Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Oczywiście zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Prześpijmy się, moi drodzy, bo jest to wręcz wskazane. Musimy tutaj ogarnąć sprawę z Fiskiem. Jest to nasze jedno z ostatnich zadań, tak naprawdę ostatnie zadanie poboczne, ponieważ tak jak wspominałam w ostatnim odcinku, zadań z areną już niestety nie przyjdzie nam zrobić. Będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć z Suarezem, bo musimy się przespać do godziny 3 aż w nocy, więc śpimy godzinę. Jest teraz pierwsza. Będziemy jeszcze musieli się tak dwa razy z nim wyminąć w łóżku. Niestety, ale to jest łóżko najbliższe nam, także wynocha z mojego łóżka. Będziemy korzystać z tego. Jeszcze jedna godzinka i będziemy mogli na spokojnie zająć się tym, co należy. Mogę Suareza, dziękuję. Super, śpimy ostatnią godzinkę. I teraz tak, zrobimy... Boże święty, tylko nie nowa gra. Zapisujemy się oczywiście. Na jakimś tam stałym zapisie. Suarez już może iść sobie spokojnie spać. A my dosłownie staniemy tutaj i poczekamy, aż strażnik sobie pójdzie. Troszeczkę nam zajmie to, żeby tutaj sprawę ogarnąć, więc miejmy nadzieję, że nam się to uda. Poczekamy, aż strażnik sobie pójdzie. Jest 3:06 i właśnie postanowił wyjść. Także pobiegnijmy szybko. I teraz tak, skrzynia numer 1. Podmieniamy skrzynkę. Należy do Fiska, którą mamy podłożyć. Nauczyłam się już wyrzucać, to się robi altem. Kolejna skrzynia Fiska. Alt. I teraz tak, zrobimy sobie kolejny zapis, bo jeszcze został nam tutaj kufer. Tylko żeby ogarnąć kufer, to musimy dźwignię przeciągnąć, która jest cholera wie gdzie. Tutaj mamy przełącznik. Dzięki temu nie zabiją nas kolce przy skrzynce. Otwieramy, wyciągamy wszystko i wychodzimy. Jak śmiałeś wejść do mojej kwatery? Gdzie są straże? Cholera, zmieniają się. Co tam robiłeś? Nic takiego. Zaczekaj chwilę. Wygląda dobrze. Na szczęście wszystko jest w porządku. Możesz iść. No i świetnie, moi drodzy. Właśnie mamy to załatwione. Teraz tak, spróbujemy iść do Suareza, a jeżeli nie do niego, to polecimy sobie zaraz do Fiska. Mamy. Odzyskałem rzeczy Fiska. Doskonale! Powiadom teraz o tym mojego kuzyna. Dobrze, no to w takim razie idziemy do Fiska. Nie będziemy na razie spać. Coś tutaj zostawiłam? Szczaw królewski tutaj jest tak na półce po prostu, wow. Dobra, jak widzieliście z chaty Greensa, nie wzięłam wszystkiego, bo tam na półce zostawiłam troszeczkę rzeczy, już nie chciałam się w to bawić. Chciałam iść do łóżka, ale w sumie możemy od razu pobiec w stronę Fiska i od razu wtedy wejdziemy sobie też do świątyni. W sumie tutaj jest łóżko, więc skorzystajmy. Wejdziemy sobie do świątyni, ponieważ tam czekają też na nas magowie wody. Jak wiecie, mają już dostęp i mogą badać świątynię, w której kruk, wiadomo, zbezcześcił to i owo. Także będziemy mogli też się tam udać. Czy ja dobrze biegnę? Oczywiście, że dobrze biegnę. No bez przesady. Żebym zapomniała, dokąd idę? No kurczę. Nie, no pamiętam. Mamy trochę rzeczy do zrobienia. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Może nawet jeszcze w dzisiejszym odcinku skoczymy do Matyzumy. Fisk, witam. Hej, odzyskałem twoje rzeczy. Czy masz także drewniane skrzynie? Tak. Spisałeś się na medal. W końcu nadeszła ta chwila. Będę mógł wrócić na moją wyspę. Nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczny. Przyjmij ode mnie 1000 sztuk złota. To i tak niewiele za to, co dla mnie uczyniłeś. A na razie dla niepoznaki będę dalej tu kopał.
Co teraz planujesz? Dziś albo jutro razem z Suarezem opuścimy ten cholerny syf i postaramy się dostać do obozu piratów. Stamtąd postaramy się złapać jakiś statek płynący w stronę naszej wyspy. Kochany Gigymos, w końcu do ciebie powrócę. Okej, okay, no dobrze, no raczej z piratami to ty sobie nie pojedziesz nigdzie, w sensie nie popłyniesz, ale może faktycznie złapiecie jakiś statek. Tak czy inaczej, zadanko jest chyba wykonane, oczywiście, że tak. Boli mnie tylko troszeczkę ta arena, no ale trzeba to przeżyć i tyle. Biegnijmy w takim razie do świątyni. Musimy ją sprawdzić całą, nie byliśmy jeszcze w niej. Strażnik nie będzie nas już zatrzymywał, jesteśmy wiadomo gubernatorami. Tak, sprawdzimy sobie te boczki oba, bo tutaj może coś leżeć. Wiecie, jak to w tych świątyniach zawsze jest, było i będzie. Zanim życie, tutaj jest kostek, a nic przy sobie nie ma. I teraz tak, mamy pierwszą główną komnatę. Tam idziemy już w stronę wejścia. Nas jeszcze interesują tutaj te boczne. Ta boczna jedna komnatka, bo może coś kryć. Tutaj jest na przykład jeszcze kufer, który mogę otworzyć. Zbroja strażnika Kruka, mamy lepszy chyba pancerz, moi drodzy. Nie wiedziałam, że mogę go znaleźć tutaj z powrotem. Nie, niestety nasz pancerz najemnika orków jest lepszy. Niestety albo istety. Z jednej strony ok, z drugiej troszeczkę słabo, bo liczyłam, że będzie lepszy. Mamy tutaj kolejną kamienną tablicę. Nie wiem, po co mi one, nawet nikt nie chce tego ode mnie za bardzo skupować. To troszeczkę boli. Tutaj pan szkielet nic przy sobie nie miał, wy też nic nie mieliście przy sobie, tutaj również nic nie było. Tutaj też nic, no wygląda na to, że troszeczkę mało zagospodarowane miejsce. Fajnie, że mamy zbroję, to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj, czy coś ciekawego się znajduje? No nie widzę za bardzo. Mamy magów. Saturas pewnie za chwilę będzie chciał dosłownie do mnie zagadać, ale zanim to porozmawiajmy z resztą magów. Tak właśnie sądziłam, że będę mogła jeszcze kogoś tutaj może okraść. Ty sprzedajesz różne czary. Myślę, że kupienie kilku nie byłoby wcale głupie. Na przykład bardzo chętnie bym sobie kupiła takie czary jak na przykład... Czy ty coś masz, co by mnie interesowało? Jest jedna osoba, która ma i to jest chyba Tempszak. Mynkos, czy coś z tobą? Ty mnie teraz oczywiście ważyć mikstury i tak nie nauczysz. Sentarion. Koniec. No tak. Apollos również pewnie nic. Możesz mnie uczyć many. I Nikorenos też nic. No to Saturas. Zdaje się, że wrota zostały zamknięte. Cóż, użyjemy magii. I otworzymy je. Odsuń się. Okej, w porządku. Ja się w takim razie rozejrzę tutaj, czy czegoś nie ma po tych bokach. I zobaczymy. Nie, widzę, że nie ma nic. No, i co tam, Saturas? Działasz, czy nie działasz? Już? Ej, ty! Tak, wejdźmy do środka. Świetnie. Okej, wy się będziecie troszeczkę... Oż ty w dupsko. Zawalone przejście. Niech to szlak! Przejście jest zawalone! Rzeczywiście. Co teraz? Wyczuwam, że niemal cała świątynia jest pokryta gruzami. Wydobycie ich zajmie lata. Po tylu wysiłkach wszystko na nic. Ale to może być znak. Jaki? Adanos nie życzy sobie, aby naruszać spokój tej świątyni. Chociaż miałem wielkie nadzieje związane z prowadzeniem badań w tym miejscu, to jednak coś mi mówi, że w tym miejscu muszę się zatrzymać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Myślę, że powinniśmy wrócić do naszych zajęć przy domu uzdrowicieli. Jednak ty sprawiłeś się świetnie i przynajmniej raz nie zawiodłeś moich oczekiwań. Reputacja w obozie magów plus 20, to jest naprawdę dużo. A Saturas, czy my możemy jeszcze o czymś pogadać? Widzę, że nie za bardzo. Apollos? Ty tutaj będziesz stał? W ogóle zauważam, że miksturę ominęłam. No dobrze, panowie powinni jak najszybciej wrócić, wiadomo. A my no zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. No niestety świątynia okazała się
czymś niefajnym. Magowie chyba już wrócili do siebie, więc przeszłabym się tam, a raczej bym się tam przeleciała. Tylko, że nie mam teleportu podpiętego do magów. Także sobie podepnijmy pod ósemką. I tak tutaj już nie mamy za bardzo nic do roboty. Widzę, że magowie są na swoim miejscu. Ja bym chciała do Menkosa skoczyć i zobaczyć, czy on tutaj siedzi. Tak, siedzi tutaj. Dobrze. Menkos, witaj. Hej, ty. Ty mnie teraz... Naucz mnie. O, możesz mnie teraz nauczyć. Moglibyśmy się nauczyć... On ma eliksir zręczności. Cały poziom. Nie wiem, kto uczy eliksiru many, znaczy siły, bo nie spotkałam nauczyciela. A zresztą i tak będzie nam ciężko, bo tak, kolejny poziom na pewno przeznaczymy sobie w siłę i to jest... mus. No i wydaje mi się, że nie będziemy inwestować w naukę raczej produkcji mikstur. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś sens. Jak wygląda nasz dziennik? Zostało nam zadanie droga do Złotych Wrót, tak naprawdę. Więc udajmy się do Matezumy. Pod czwóreczką mamy obu orków. No dobrze, to pogadajmy w takim razie z Matezumą. I zobaczymy, co on nam powie. Miejmy nadzieję, że nam odda tabliczkę. Chociaż mam wrażenie, że to nie będzie pewnie aż tak proste, jak myślę. Matezuma był oczywiście na samym dole, tylko nie po tej stronie, tylko po drugiej. Także zaraz będziemy u Matezumy. No, oczywiście pozdrowimy go od Xardasa. Witaj, Matezuma. Hej! Xardas przysyła pozdrowienia. Potężny mag Xardas. Jestem zaszczycony. Xardas niedawno przybył do Jarkendaru. Przychodzę jednak w nieco innej sprawie. Tak? Xardas twierdzi, że posiadacie tabliczkę prowadzącą do Złotych Wrót. Skąd Xardas o tym wie? Tego mi nie zdradził. Rozumiem. Po co ci ta tabliczka? Razem z Xardasem chcę odnaleźć drogę do Złotych Wrót. Podobno można się tam dostać przez magiczny portal, który wpierw jednak trzeba przywołać. Instrukcja jest zapisana na tej tabliczce. Dobrze. Nam też zależy na wygnaniu tej plagi i ostatecznej klęsce Beliara. Oddam ci ten cenny relikt, ale w zamian proszę o przysługę. Słucham. Już od dłuższego czasu badamy bibliotekę pradawnych. Znaleźliśmy w niej wiele cennych dzieł, ale jednego z najcenniejszych nam brakuje. Jest to tak zwany pergamin mocy. Wielki skarb i sekret budowniczych. Z tego, co udało nam się ustalić przed naszym przybyciem, w bibliotece grasowali bandyci. I to zapewne w ich rękach znajduje się ten manuskrypt. Mam go odnaleźć? Dokładnie. Dostarcz nam pergamin mocy, a w zamian podaruję ci tabliczkę prowadzącą do Złotych Wrót. No dobrze, w takim razie pójdziemy do Alvaro. On powinien coś na ten temat raczej wiedzieć. Obóz bandytów. No i Alvaro. Czy ty coś na ten temat wiesz? Aha, nie mogę z Alvaro gadać. Super. Pergamin mocy. Orkowi szamani rzeczywiście posiadają relikt związany ze Złotymi Wrotami, ale w zamian proszą o przysługę odzyskania pradawnego zwoju zwanego pergaminem mocy. Nie podoba mi się to, że Alvaro nie chce mi nic na ten temat powiedzieć. Kopacz, kopacz, może porozmawiamy od samego dołu z ludźmi, no. I mieliśmy się rozejrzeć na bagnach. A na bagnach byłam wszędzie, więc musi to mieć ktoś z tych ludzi tutaj. Zacznijmy w takim razie może od Brago. Czy on coś na ten temat wie? Hej! Nie ze mną ten Nery. Szukam pergaminu mocy. Pergaminu czego? Pergaminu mocy. A co to jest? Magiczny zwój. Może coś o tym słyszałem? A może nie? Może zdołam cię jakoś przekonać i podzielisz się ze mną swoją wiedzą. Czemu nie? Skoro chcesz coś dla mnie zrobić, idź do Sandry i powiedz do niej.
Ty głupia świnio, pozdrowienia od Brago. Żartujesz sobie? Nie, powiesz tak do niej, a powiem ci wszystko, co wiem. A mogę ci po prostu sklepać dupę? To jest jakaś podpucha. Chwila. Na pewno nie żartujesz? Nie. Mogę ci skopać tyłek? Nie, nie mogę, mam mi to... Dobrze, do Sandry miałam iść, tak? No dobrze, no to powiemy to Sandrze, najwyżej ona mnie skopie. Pozdrowienie od Brago. Kazał cię nazwać. Wiem, jak mnie kazał nazwać. Co i Róż przysyła tu takich idiotów jak ty. A teraz spadaj stąd. Okej, okay, fajnie. Sandra usłyszała parę słów ode mnie. Bardzo dobrze. Ta wiedźma ma za swoje. Co ci takiego zrobiła? Nie twój interes. Mów, co wiesz o pergaminie. Najlepiej pogadać z Bonzo albo Kirgo. Powinni coś wiedzieć. Okej, okay, Bonzo i Kirgo. No Kirgo tutaj gdzieś siedzi. Dokładnie. Podobno wiesz coś o pergaminie mocy. Co? Pergamin mocy? Skąd o nim wiesz? Szukam tego pergaminu dla wodza orków Wareka. Ach, Warek. Kiedyś miałem okazję go poznać. Co wiesz o tym pergaminie? Od jakiegoś czasu kilku bandytów regularnie przeczesuje okolice obozu. Za każdym razem znajdują jakieś cenne stare przedmioty. Wyobrażasz sobie? Jakby spadły z nieba. Nie wiem, jak to się dzieje, że od razu ich wszystkich nie znajdujemy. Jakiś czas temu poszła plotka, że Logan znalazł papirus otoczony dziwną magiczną aurą. Nawet miał go zanieść do magów wody, ale nie wiem, czy tak zrobił. To ciekawa informacja. Dzięki. Okej, okay, Logan, tak? Ale zanim pójdziemy do Logana, to by się przydało pogadać z Bonzo. Tylko, że Bonzo to ja nie wiem, gdzie jest, nie? On chyba tutaj ćwiczył, dobrze mi się wydaje, czy nie? Tak. Mogę coś jeszcze od ciebie się dowiedzieć? O, tu już skradania się. Podobno wiesz coś o pergaminie mocy. Pergamin mocy? Coś mi się obiło o uszy. Skąd w ogóle o nim wiesz? Szukam tego pergaminu dla wodza orków Wareka. Co? Te zapchlone bestie się w to mieszają? Ode mnie niczego się nie dowiesz. Wasz przywódca Brago mi wspomniał. Brago wie o wszystkim, co się u nas dzieje. Skoro ci o tym powiedział, musiałeś zdobyć jego zaufanie. Na to wygląda. Ale z tym pergaminem mocy to bardzo dziwna historia. Ludzie mówią różne rzeczy. Jakie rzeczy? Podobno to nasycony magią pergamin, który obdarza olbrzymią siłą i zręcznością. Ale aby posiąść jego moc, trzeba być biegłym w sztuce magicznej. W innym przypadku pergamin jest zasklepiony na amen. Czyli ktoś go już odnalazł? Znalazł go Logan, ale on się wszystkiego wypiera. Z kolei kiedyś podsłuchałem fragment jednej rozmowy. Tak? Dwóch naszych ludzi mówiło o jego sprzedaży do obozu magów wody. Wspominali imię, którego nigdy nie słyszałem. Co to za imię? Alkahar? Czy Asalhar? Coś w tym stylu. Okej, okay, nic mi to kompletnie nie mówi. Znasz już moje zdanie. Dobrze, pójdziemy jeszcze do Logana i zobaczymy, jak się sprawa ma. Może go pobijemy, no co zrobić, nie? Zobaczymy, czy Logan ma coś do powiedzenia. Hej, ty! Szukam pergaminu mocy. Nic nie wiem na ten temat. A jednak Kirgo i Bonzo twierdzą co innego. Nic mnie to nie obchodzi. Podobno przypadkiem znalazłeś papirus otoczony dziwną magiczną aurą. Może i coś znalazłem. Gdzie jest ten pergamin? Nie radzę ci go szukać. Do niczego ci się nie przyda. Bo żeby go otworzyć, potrzeba znajomości wyższej magii? Sporo wiesz. A mówi ci coś imię Alkahar? Cholera! Skąd znasz tajne hasło? Znam. Użyj hasła i pogadaj z Greensem. Okej, okay, dobra, fajnie.
Czyli co, Greens by go miał? W sumie być może Logan nie wiedział, co z tym zrobić i w sumie oddał to właśnie do Greensa. No nie wiem, zobaczymy. Ciekawe, czy Greens będzie chciał coś w zamian. Mam nadzieję, że nie, bo w sumie już mu pomogliśmy z tym... z tą próbą zabójstwa. No dobrze, za chwilę się dowiemy wszystkiego. No, Greens. Hej! Alkahar. Znasz hasło. Czego chcesz? Szukam pergaminu mocy. Nie znajdziesz go. Znalazł już swojego nabywcę. Kto go kupił? Tajemnica. Znam hasło. Kupił go sam Alvaro, szef całego naszego obozu. A jeśli Alvaro coś kupuje, nikt już tego nie dostanie. Pogadam sobie z Alvaro. Tak jak czułam, no było pewne to, że on będzie coś na ten temat wiedział. No jest szefem obozu, jak mógłby tego nie wiedzieć, prawda? No Alvaro musi nam to oddać po dobroci, czy mu się to podoba, czy nie. Poszukuję pergaminu mocy. Greens twierdzi, że go kupiłeś. Jaki pergamin mocy? Pierwsze słyszę o czymś takim. Jesteś pewien? Greens twierdzi. Wiem, co twierdzi. Tak, rzeczywiście jakiś czas temu nabyłem taki zwój. Niestety nie miałem z niego żadnego pożytku, gdyż był zabezpieczony silną magią. Ten pergamin jest mi bardzo potrzebny. Chcesz go kupić? Nie ma sprawy. Wszystko jedno, komu go sprzedam. Ile chcesz za ten pergamin? Najpierw dowiedz się, czy nie kupili go już magowie wody, bo przed 2 godzinami wysłałem do nich mojego człowieka. Jak się nazywa ten człowiek? To był strażnik Hen. Z tego co wiem, miał jeszcze prowadzić rozmowy z osadnikiem Nodem. No dobrze, to tak. Chodźmy w takim razie do obozu magów wody. I teraz tak, pogadajmy z Saturasem. O matko. Czy coś wiesz? Nie, nie wiesz. Z Nodem jeszcze miał prowadzić negocjacje. Dobrze. Najlepiej by było, żebyśmy pogadali z wszystkimi magami. Może oni coś widzieli albo wiedzą na ten temat. Pyron. O. Szukam strażnika Hema. Miał się ze mną spotkać, ale jeszcze tu nie dotarł. Coś musiało go zatrzymać. Wiesz może co? Nie wiem. Też go szukam. Jeśli go znajdziesz, przypomnij mu o spotkaniu ze mną. To bardzo ważne. Okej, czyli jeszcze Hema tutaj nie było. No dobrze, miejmy nadzieję, że nic go nie zabiło, nie? Miał też z osadnikiem Nodem gadać, więc przejdziemy się też tam. Interesujące. Wątpię, że coś by go zabiło. Tutaj po drodze do obozu. Zaraz jeszcze pójdziemy w okolice Noda i pogadamy sobie tam. Tu jest, już jesteśmy pod obozem, to tutaj już niczego raczej nie znajdę. Dobrze, w takim razie przebiegnijmy się w okolice Noda i zobaczymy, czy tam możemy coś znaleźć. Jeżeli nie, no to będziemy musieli się dokładniej rozejrzeć. Tutaj jest więcej ludzi, bandyta, Sancho. No, nic wielkiego. Z Nodem miał gadać. Mam nadzieję, że pamiętam dobrze, gdzie jest Nod. No to byli ci osadnicy, prawda? Tutaj na górze. A co mówi mi dziennik? Pergamin mocy. Alvaro postanowił sprzedać pergamin mocy, w tym celu wysłał strażnika o imieniu Hem, który miał kontaktować się z magami wody oraz osadnikiem Nodem. Tak, no to skoro nie był jeszcze u magów wody, no to jest duża szansa na to, że jest u Noda. Sobie możemy sobie wyciągnąć kuszet już teraz i poszukać. O, tu jest Nod. Nie podoba mi się, że on tutaj nagle tak stoi. Dlaczego Hem leży obok? Przepraszam bardzo. Co robi tu martwe ciało strażnika? Nie wiesz, co się stało? Może wiem. Gadaj. Już, panie. Ten strażnik uciekał przed kimś na oślep i wpadł na 2 błotne węże. Te węże go wykończyły. Z ledwością doczołgał się tutaj. Niestety nie mogłem mu już pomóc. Przed kim uciekał? Przed jakąś kobietą, panie. Co to za kobieta? Tego nie wiem, panie. Czemu właściwie nazywasz mnie panem?
Pochodzę z odległej krainy, a tam ludzie tak niskiego pochodzenia jak ja zawsze się tak zwracają do możnych panów tylko w ten sposób. Okej. Mądrze powiedziałeś i bardzo mi pomogłeś. W nagrodę dam ci 50 sztuk złota. Wielkie dzięki, panie. Okej, czy ty masz ten pergamin? No oczywiście, że go do cholery jasnej nie ma, nie? Kurwa mać. Dobra, przed jakąś kobietą, tak? No to są tylko dwie kobiety w obozie bandytów. I to jest Sara... Nie, są cztery kobiety. Jest Sara, Sandra, Azaria i... Lucia chyba. No, widzę, że akcja nam się zagęszcza z tym całym pergaminem, ale przynajmniej dzisiaj cały odcinek coś robimy. No, liczę na to, że w najbliższym czasie nam wpadnie nowy poziom. Co my tutaj mamy? No teraz tak, chodźmy najpierw... raczej Sara nic nie będzie wiedziała, ale możemy spróbować. Hej! Możemy iść oczywiście na randkę, ale to raczej sensu większego nie ma. Sandra, czy ty coś wiesz? Nic a nic. I teraz pytanie, do kogo mam się zwrócić? Czy do Alvaro? Nie wiem, pogadamy z kobietami, spróbujemy przynajmniej. Udamy się też do Alvaro. A co mówi dziennik w ogóle? Odnalazłam strażnika Hema i zmartwy. Według Noda strażnik Hem zginął, uciekając przed jakąś kobietą. Potem zaatakował go błotne węże. Dziwne. Bardzo dziwne. Najbardziej podejrzaną wydaje mi się Lucia być. Nie wiem dlaczego, ale... Jeszcze mamy Azarię, no ale co Azaria mogłaby chcieć? Hej! Dobra, czyli widzę, że musimy kontynuować śledztwo raczej. I teraz tak, wypadałoby iść do Alvaro. Ewentualnie powiadomić Pyrona o tym. No ale Alvaro raczej jest kluczowy w tym momencie. Żadna wielka sprawa. Strażnik, któremu dałeś pergamin mocy, nie żyje. Jak to nie żyje? Znalazłem go martwego na bagnach. Podobno uciekał przed jakąś kobietą i wpadł na błotne węże, a one go wykończyły. Co? To dziwne. Goniła go kobieta? Musisz się dowiedzieć, kto to był. No świetnie, tylko że jak? Ja się pytam. A jeszcze jest jedna kobieta w okolicy. To ty szukasz pergaminu mocy? Zgadza się. Radzę ci nie interesować się tą sprawą. Dam ci 2000 złotych monet i o tym zapominasz. Rozumiemy się? To ty jesteś tą kobietą, która zabiła Hema. Zamknij jadaczkę. Nikogo nie zabiłam. Ale przyczyniłaś się do jego śmierci. Gadaj, gdzie jest pergamin? Nic ci nie powiem. Bierzesz 2000 sztuk złota i zapominasz o wszystkim. Nie chcę złota, chcę pergaminu. W innym wypadku zaraz pójdę do Alvaro i... Nigdzie nie pójdziesz. Chyba, że ze mną. Pokażę ci, gdzie jest ten cholerny pergamin. Najwyżej ją zabijemy, no nie? Wiecie, tak czułam, że Lucia, bo... Na pewno... No nie mógłby to być nikt inny. W sensie Azaria nie pasowało mi, żeby to była. Lucia od zawsze była taka, a nie inna. Więc... No, uciekła z tego też domu u... Jak on się nazywał? Tam w dzielnicy portowej w Korinis. U Odbromora właśnie. No i co? No, pasowało mi to do niej. Gdzie ty biegniesz, ja się teraz zastanawiam? Sandra też mi nie pasowało, ani Sara, żeby to były. No, Azaria tym bardziej właśnie. Jeszcze przychodziła mi do głowy ta kobieta, która jest tam w okolicy obozu magów. Już niedaleko. Biegnij za mną. Okej. Będziemy chyba w jakieś ruiny wchodzić, coś czuję. Nie wiem, czy to jakaś pułapka, najwyżej ją zabijemy. Jeżeli będzie stawiała jakiś opór. Interesująca sprawa. Ale powiem wam, że lubię takie odcinki, gdzie się coś dzieje i gdzie się dużo dzieje. Dzisiejszy odcinek właśnie taki jest. Fajna sprawa. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden zapis. No gdzie ten cały pergamin? Ja się teraz zastanawiam.
A, biegniesz do tamtej jaskini, no dobrze. Aha. No, to zobaczymy. Pergamin ukryłam w tej jaskini. Sam go sobie znajdź. Pamiętaj, ani słowa o całej sprawie Alvaro. Okej, w porządku. A, zamka mnie tutaj. Haha, głupcze, wpadłeś w pułapkę. Teraz zgnijesz, a pergamin będzie mój. Przyjdę tu za godzinę, jak będzie już po wszystkim. Haha. What the hell? Znowu jedna z tych przeklętych bestii. A, naprawdę z błotnymi wężami mnie zamkła. Bez przesady. Dobrze, ja nie jestem tym głupim strażnikiem. Dobra, spróbujemy stąd może jakoś wyjść. To jest miksturka jakaś. Ja tutaj nie byłam? Przecież byłam tutaj. Nie byłam tutaj, o Boże. Lewo? Lewo, dobra. Siarka i ryba. Naprawdę ja tutaj nie byłam? Aż mi wstyd, że tutaj mnie nie było. No i co? Paniusia sobie poszła, tak? Jakby stąd wyjść? To jest bardzo dobre pytanie. Nic tu są węże te błotne. O, pergamin mocy, dzień dobry. Plus 10 do bandytów. W sumie łatwo mielibyśmy stąd teraz wyjść, bo po prostu... Aha. Tak po prostu. No widzę, że ona będzie miała takie... Dzień dobry, witam. No i co, Lucia? Zrobisz? Ty żyjesz? Nie wierzę. Zabiłeś moje kochane węże. Cholera. Spadam stąd. No i gdzie ty uciekasz? Dobra, chyba ją musimy... Dokładnie. Sztylet Lucia. Nie wiem, czy to dobrze, że ją zabiłam, no ale zobaczymy. I teraz tak, pytanie, czy mam iść do Alvaro? Chyba nie, lecimy od razu do orków. Mamy pergamin mocy, więc oddajmy go Matezumie. Pergamin mocy. Lucia uciekła w nieznanym kierunku. Ona nie uciekła, tylko ją zabiłam. A tam uciekła. Po prostu oddajmy to Matezumie i będzie z głowy. Wow, no. Nie sądziłam, że Lucia będzie taka, a nie inna. Matezuma, mam dla ciebie pergamin. Ty. Zdobyłem pergamin mocy. Doskonale, Mora. Tego nam by utrzyma. To niezwykle cenne uzupełnienie naszych zbiorów. Co z twoją częścią umowy? Oczywiście dotrzymam słowa. Oto tabliczka. Zrób z niej dobry użytek. Xardas z pewnością wiele z niej wyczyta. Wielkie dzięki, najwyższy szamanie Matezumo. Nie ma za co, gubernatorze. Okej, w porządku. To co, lecimy do chaty Neorasa, tylko musimy się wymanić najpierw. Jak tam w ogóle stoimy z kolejnym poziomem? No, bardzo niewiele nam zostało. Podejrzewam, że jak oddamy tabliczkę, to wbijemy. I będziemy mogli sobie przekroczyć próg punktowy. Bo też pomyślałam, że najlepszym sposobem na to byłoby po prostu sobie zjeść te smocze korzenie. Bo i tak nie zrobimy z nich mikstur. Kurde, nie chciałam tutaj, chciałam do chaty Neorasa. Hej! Mam drugą tabliczkę. Świetna robota. Teraz pozwól, że ją obejrzę. Tak, to jest właśnie ta tabliczka. Magiczne zaklęcie przywołujące portal do Złotych Wrót. Później na spokojnie przestudiuję ich treść i formę. Teraz wróćmy do naszego skoku wiary. Inskrypcja mówiła, żeby skoczyć w przepaść. Można to rozumieć wieloznacznie, ale sądzę, że tu chodzi o dosłowne znaczenie. Mam się rzucić w przepaść? Nie jestem samobójcą. Rzucenie się w przepaść to pewien symbol. Tylko osoba całkowicie ufająca Adanosowi może się tego podjąć.
Jednak zaufanie nie może być symboliczne. Musi być realne. Dlatego trzeba naprawdę wykonać ten skok. Ale nie bój się. Wskażę ci miejsce, w którym należy go wykonać i wszystko powinno się udać. Powinno? Zawsze jest jakieś ryzyko, ale jestem dobrej myśli. Użyj tego magicznego zwoju. Spotkamy się na miejscu. Okej, zwój teleportacyjny. Ciekawi mnie, czy będzie to w tym miejscu, o którym myślę, czy nie za bardzo, gdzie ten zwój jest. Przepis na potrawkę, zwój ochronny, przepis na truciznę, zwój teleportacyjny. Jesteśmy na miejscu. To zerwany most. Musisz z niego tak skoczyć, by trafić w teleport prowadzący do tabliczki. W którym miejscu dokładnie mam skoczyć? Tego nie wiem. Rozejrzyj się i wybierz najbardziej odpowiednie miejsce. Jestem pewien, że Adanos cię poprowadzi. Przecież mogę stracić życie. Uspokój się, przyjacielu. Jestem pewien, że sobie poradzisz. Przecież nie wezwiesz tu paladynów, żeby za ciebie skakali. Bardzo śmieszne. A więc do dzieła. Okej, w porządku. Myślałam, że to będzie w innym miejscu. A tutaj taka ciekawa niespodzianka. No dobrze, zrobimy sobie save'a i zrobimy skok wiary. Wow! No tutaj akurat żeśmy zginęli w tym miejscu. Fajnie. Zapomniałam też, że mam pierśnie prędkości, sami rozumiecie. No. Dobrze, jeszcze raz w takim razie. Wiecie co, ja bym na chwilę sobie ten pierścionek prędkości w takim razie zdjęła jednak, bo troszeczkę mi utrudnia życie. Wow! Prawie trafiłam w ten teleport, moi drodzy. Ale mam już zdjęty ten, więc nie powinno być z tym kłopotów, więc musimy skoczyć tutaj. Aha, za daleko, okej. No widać ten teleport, więc nie powinno być z tym w sumie żadnych problemów. Chyba, że troszeczkę się odsuniemy. Na przykład tak i spróbujemy skoczyć. No, prawie. Widzę, że naprawdę skakanie jest trudne tutaj. Dobra, może cofniemy się jeszcze trochę. I na przykład tak. Jeszcze za daleko. Bez przesady. Dobrze zrobiłam sobie zapis, bo naprawdę tragedia. Może się rzucimy z tego miejsca? Dobra, jeszcze za daleko. Kurde, masakra, nie? Nie mogli dać bardziej na środku tego teleportu? Dobra, rzućmy się stąd. Pięknie. I jesteśmy. Wpadliśmy w teleport. Droga do Złotych Wrót. Wow, ciekawe jak ja stąd potem wrócę. Wydaje się, że jest tutaj bardzo mrocznie. Okej, widzę pierwszego szkieleta. Kolejny poziom, moi drodzy, zajebiście. Będziemy mogli sobie wbić. Weźmiemy sobie, może odpalimy światło, co wy na to, bo nic nie widać. Święty płomień, mam tylko jeden. Ale może wystarczy. Okej. Jakaś miksturka. Czerwony, żółty, niebieski. Czerwony, żółty, niebieski. Mam nadzieję, że nie będzie wojowników cienia. Czerwony, żółty, niebieski. No nie pomaga mi to tutaj wcale. Dobra, musimy pokombinować. Na przykład weźmy ludziki. Kluczyk.
i błyskawice. Wow, ej, strzelałam. Wyobrażacie to sobie? Pierwsza lepsza kombinacja z brzegu. Okej. Dobra, nie dajmy mu skastować sobie szkieletów. Super. Z niego oczywiście nic nie będzie. Nic tu nie ma. Tutaj też nic nie ma. Troszeczkę gra świateł jest bardzo dziwna. Okej, tutaj mamy te przełączniki, czyli to było warte do zapamiętania. Tam był czerwony, żółty, niebieski. Więc spróbujmy. Czerwony. Żółty. I niebieski. No i super, otworzyło nam się dalej. Podejrzewam, że tamten teleport, który jest za mną, w momencie, gdy zdobędziemy tabliczkę, będzie trzeba nim wrócić. Oh, shit! Wow! Witam, panie szkielecie. Dzień dobry. Wow. Jakiś zwój mamy. Mikstura. Kiepski długi miecz. Zobaczmy ten mieczyk. Magiczne ostrze bojowe, topór wojenny. Nawet go nie widzę, moi drodzy, nigdzie. Wow, dobrze. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze dzisiaj ten etap w sumie przejść. Mamy dosłownie chwilę, ale może się uda. Nie zostało nam raczej wiele. Okej, kolcem mnie zabiły. Tego się nie spodziewałam. Najwyżej sobie dokończymy ten etap w kolejnym odcinku. Oh my god, straciłam moje światełko. No dobrze, w takim razie weźmiemy sobie pochodnie. Dosyć tutaj ciemnawo. Gdyby tak sobie przejść tym brzegiem. Okej, przeszłam. Mamy kolejną rzecz. Mamy też jakiś teleport. Czy tutaj coś leży? No nie za bardzo. Spróbujmy użyć teleportu. Gdzie my teraz jesteśmy? Ach, cofnęło nas tutaj? Tak. Ale co mi to dało? Może spróbujmy... Wiecie co? Wczytam się, zanim żeśmy przeszli przez portal. Bo może wystarczy jeszcze raz kliknąć czerwony, żółty, niebieski po prostu. Tutaj tak samo. Zobaczymy. Czy się uda, jeżeli tak zrobimy, tylko wiadomo, pochodnia najpierw. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Czerwony. Okej, nie czerwony, dobra. W porządku, nie czerwony, czaje. Myślicie, że była gdzieś tutaj podpowiedź? Bo ja nie widziałam nigdzie, ale jest duża szansa, że była. No, hop. Nie widzę, że bardzo podpowiedzi, tak że będziemy robić na czuja. Spróbujemy sobie od tego środkowego, na przykład fioletowy. Okej, udało się. Spróbujmy teraz żółty. Okej, i czerwony powinien być jako ostatni. Okej, otworzyliśmy sobie przejście kolejne. Wow, podoba mi się naprawdę ta struktura jaskiń.
Wow. No i teraz możemy przejść jakby dalej. Otworzyła nam się kratka... tutaj? Jak to jest? Nie, ta kratka... Co się otworzyło? To się otworzyło. Mamy dźwignię. Dwie dźwignie. No dobrze, weźmy może lewą. Okej, dobra, to nie jest lewa. O matko. Kolejna pochodnia stracona. O nie, Boże, nie zgasiła się, wow. No to prawa dźwignia. Otwieramy. No i co dalej? Jakieś kolejne pułapki. Chwilowo niczego nie widzę. Okej, mamy ściany, które prawdopodobnie mogą mnie zgnieść. Ciekawe. Spróbujmy... Oh my god. Oh my god, god, god. O Boże. Dobra, udało się. Kolejny zapis. Tutaj coś mamy. Mamy kolejne przełączniki jakieś. To wygląda jak portal albo jak jakieś lustro. Dobra, cztery przełączniki mamy. No to co, próbujemy pierwszy może z brzegu. Jeden. Nie wiem, dwa. Dobra, nie. Fajnie, że gra mi podpowiada, to już wiem, który będzie pierwszy. Pierwszy jest ten. To może drugi będzie ten. Tak. Zapiszemy sobie znowu. Dzisiaj troszeczkę może dłuższy odcinek zrobimy. Może ten będzie trzeci. Tak. I ten będzie czwarty. Okej. I coś się nam wysunęło. Piąty przełącznik. Mamy otwarte przejście. Dokładnie. O kurczę, już widzę tabliczkę dla nas, moi drodzy, więc opłacało się jeszcze tutaj troszeczkę posiedzieć. Pewnie jakaś arena tutaj będzie. No jest wojownik cienia, bo już widzę. Będzie trudno. No. Zobaczymy. No dawaj. No. Wiecie co? Może sobie zrobię zapis. Ała! No serio? Teraz mi walisz podwójne nagle? Kurda. Dobra, tak ładnie już szło. No dawaj. No, zobaczymy. Dobra, kolejny zapis sobie robimy. Wciskałam podwójną obronę. Kurde. Ałano! Dlaczego dostałam? No, dawaj, Bezi. Dawaj. Dobra, bo robi się agresywnie. Pięknie, udało się. Miał miecz dwuręczny przy sobie. No i kość szkieletu. No, nieźle mnie poobijał, to trzeba przyznać. Wypijmy może sobie takie ze 200. No i co, zgarnijmy to, co nasze, prawda? Czyli tabliczkę. Otwarła nam się droga. Są tutaj też jeszcze jakieś inne rzeczy, więc nie zapomnijmy o nich. Pozbierajmy to, co należy teraz już do nas. Mamy też jakiś kuferek, więc dobra, sprawa by było go otworzyć. Lewo, 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 prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo.
kurde, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, kurde, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo. Super. Mamy runę, eliksir ducha, pełnię many i pełnię życia. Super. No i co, moi drodzy? Myślę, że będziemy już sobie powoli ten odcinek kończyć. Troszeczkę dzisiaj przedłużyłam, ale nie przejmujemy się tym. W kolejnym odcinku wskoczymy sobie w ten teleport, który przeniesie nas na powierzchnię. Nie chcę tego robić teraz, bo znając życie, gdy wyjdziemy, zagada do nas Xardas. Więc jeżeli film wam się podobał, to możecie zostawić po sobie coś miłego, na przykład łapkę w górę albo jakiś miły komentarz. No a jeżeli chcecie widzieć więcej, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Ja lecę montować dla was ten film. Trzymajcie się, cześć!